Okej, ostatni dzień bety Fall Guys. Trzeba się postarać. Trzeba się postarać i w dzisiejszym odcinku zwyciężyć w końcu jakąś rozgrywkę. Jak widzicie, troszeczkę inaczej już wyglądam niż w poprzednim odcinku, ponieważ kliknąłem sobie gierkę czy dwie ze znajomymi, coś tam powiedzmy polewelowałem, poczołkowałem, poprzegrywałem w finałach, ale to chyba nikogo nie dziwi, że Cwaniak przegrywał w finałach, więc może po prostu na odcinkach nam to wyjdzie o wiele lepiej. Nie wiem, w momencie kiedy nagrywam, zauważyłem to właśnie już po którymś razie, w momencie kiedy nagrywam, jestem o wiele bardziej roztrzepany, jeżeli chodzi o proste czynności. Nie mówię, że w momencie kiedy nie nagrywam, wygrywam wszystko, ponieważ nie wygrałem jeszcze nic. Jednakże patrząc po tym, jak pewnie dochodzę do finałów, na przykład w momencie kiedy nie nagrywam, w momencie kiedy nagrywam, jednak wasza presja. To wasza presja jest i mogę na was po prostu zgonić, dlatego łapki w górę. Łapki w górę, wtedy może być nam jakoś łatwiej. Zobaczymy, czy uda nam się zwyciężyć. Mam nadzieję, że dostanę jakąś dużą ilość fajnych wyścigów, eventów i tak dalej, ponieważ jeżeli dobrze mi się wydaje, w tej becie wyszło mi chyba 2 albo 3 odcinki. Nie jestem pewien. Chyba 3. I ani razu na przykład nie widziałem się z survivalu, albo przynajmniej nie kojarzę, że był survival. Lecimy. Lecimy, go, 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 go. Zobaczymy, jak nam pójdzie naszym półgołębim stroju. Zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj osiągnąć w dzisiejszym show, albo w którymś z dzisiejszych show, ponieważ już wiemy z doświadczenia, że Cwaniak jednego show już nie robi. Więc trzeba to jakoś wykorzystać. Dawaj, let's go, let's go, let's go. Tutaj, panie hot dogu, proszę tutaj się troszeczkę odsunąć. Wiem, przyjąłem na siebie piłkę. Jednak zobaczcie, hot dog był, wydaje mi się, że przede mną lekko. On zrobił ten zawrót. Ja przyjąłem na siebie piłkę i tak szybciej wstałem. Doszedłem do wniosku w tym wyścigu, że serio czasami jest lepiej nawet przyjąć tą piłkę na twarz niż serio tryhardować, aby tego uniknąć. Ej, ale gość ma fajny kuperek tam, tak jakby kaczkowaty. Takiego jeszcze nie widziałem. Stawaj. Stawaj, stawaj, tylko nie przyjmij piłki na twarz. Okej. Dawaj, let's go. Let's go, let's go, let's go. Pierwszy wyścig w top 5. Top 5 się udało zrobić, więc jestem z siebie zadowolony. Teraz zobaczmy jakieś niki, czy coś nam się rzuci w oczy. Czy może jakiś zawodnik, który będzie miał jakiś znany mi nick, no na razie. Nie lubię tego ogólnie, że jeżeli przelatujemy po tych graczach, jednak nagle ktoś dojdzie do końca, to ten wskaźnik się cofa. Ok, zobaczmy, co my tutaj mamy. Over Smart i Smarty, ok, obok siebie sobie stoją. Tutaj Behe Dude z Twitcha jakiś, ale nie mam pojęcia, kim on jest. No i ogólnie w sumie Niki nic mi nie mówią, ale zobaczmy. Waylanders. Waylanders. Nie, jakby mi się kojarzył ten nickname, jakby był youtuber coś tego typu. Ale może on po prostu Waylander? Albo totalnie coś chrzanie. Kojarzy mi się jakby z australijskiej sceny. Jinx. Nie byłem jeszcze ani razu w teamie, który zwyciężył. Jednakże mam plan. Jednakże mam plan. To jest gierka, która niby polega na uciekaniu, prawda? Jednakże, jeżeli ktoś jest dobrym graczem, który pomyśli, co zrobić, on zrobi w drugą stronę. On pobiegnie do tego, który zaraża, tylko po to, żeby wziąć syfa i zarażać innych. Dawaj, 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 dawaj syfa, dawaj, dawaj, dawaj syfa. No daj mi syfa, daj mi syfa. Dawaj syfa, dziękuję. I mamy już tutaj zarażonego gościa. To mi się podoba. I mamy drugiego zarażonego gościa. Wiecie, co chodzi, wiecie, co chodzi, prawda? Wystarczy, że po prostu złapie się tego syfa i wtedy może mieć wpływ na rozgrywkę. A nie tak jak właśnie jest w innych sytuacjach, że po prostu czekamy. Okej, przejdź, ten zeskoczy tutaj. A złapał go w powietrzu. Nie tak jak w innych sytuacjach, że po prostu czekamy i nikogo nie łapiemy. Okej, gościu, 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 gościu. Przejdź, tylko tamty musi nasz uciec. Nasz musi uciekać. To jest ostatni gościu, to jest ostatni. Let's go. Let's go. To był ostatni gościu, którego trzeba było zdradzić. Widzicie, poleciałem, wziąłem wszystko w swoje ręce. Owszem, nie mówię, że nagle jestem najlepszym zawodnikiem i tak dalej, ale wziąłem w swoje ręce, trzymałem przez chwilę tego gościa zarażającego, byleby stał jak najdłużej bez ruchu, ponieważ inny nasz już wziął to zarażenie, więc on mógł lecieć i rozprzestrzeniać tego syfa dalej. A my tutaj ładnie dołożyliśmy swoje cegły, nie wiem, z 2 albo 3 osoby złapałem, więc to jest dla mnie sukces już. Uuuu.
Po pierwsze, nie było dwóch wyścigów na początku. Po drugiej gierce wyleciało już ponad połowa osób. I na tej gierce też można dużo osób złapać, jeżeli ma się taktykę. Taktyka jest następująca. Trzeba być, za przeproszeniem, hamem. I w momencie, kiedy wchodzi ten etap, taki ten ciasny, na samym końcu, co zamykają się te ścianki po bokach, wystarczy kogoś, wystarczy wbić na sam przód, złapać kogoś na ułamek sekundy i przez to może zostać gościu zablokowany w pewnym miejscu. I sobie po prostu spadnie. Okej, tutaj sobie przejdziemy. Możesz mnie nie przepychać, zielony glucie? Ja spróbuję to zrobić, jednakże ja się boję karmy. Ja się boję karmy, że to się dla mnie źle skończy. Ale trzeba zaryzykować. Trzeba zaryzykować, teraz na drugą stronę. Ej, cyk, proszę mnie nie trzymać. Proszę mnie nie trzymać, to mam nic nie da. Że tego gołębia będzie się trzymać, rozumiecie to? Ja sobie już pomacham, jeszcze znowu im pomacham. Przestań mnie trzymać, jogging. Okej? Okay? Nie ma potrzeby na trzymanie joggingu, więc... Wow, tam gościu prawie do przodu wyleciał mapy. Gość naprawdę to zrobił, wyskoczył i spadł. To jest coś, czego się obawiałem w jednym podejściu u mnie. Że właśnie tak zrobię, na szczęście go wtedy nie zrobiłem. Teraz tu podskocz i teraz chyba będzie zamknięcie. A nie, jeszcze nie zamknięcie, zamknięcie chyba robi się przy 30 sekundach. Nie zauważyłem czasu. Ej. Nie wywracajcie mnie, dziękuję. I teraz się zamyka? Wait, kiedy się zamyka? Może 20 sekund ostatnie? Hello? Okej. Okej, ciasnego mi się udało zrobić, a wiadomo, że to jest najgorsze. I teraz wystarczy być na przodzie. I w momencie, kiedy się zamyka ten klocek, kogoś złapać i go tam zatrzymać. Wtedy może być dużo osób, które się jakby zatrzymają i zepnie ich. Okej? Chodź. Spadło 4 osoby, jest 11 osób. Jest to możliwe, że to będzie turniej, który będzie miał finał w czwartej rundzie. Byle nie ogon. I byle, jeżeli będzie heksagon, nie chcesz czekać. Chociaż jest 12 osób. Ja bym był jeszcze skłonny dać tutaj jedną gierkę drużynową. Piłkę na przykład. Nie finał, tylko piłkę, żeby była. I niech będą zostanie w finale 6 osób. Okej, finał. Okej, let's go. Mam tutaj swoją ścieżkę. Prawo, potem przejść obok tych diamencików, po prawo przejść przed obok młota dwa razy i skoczyć. Let's go. Wierzę w siebie wyjątkowo. Na koniec bety, chociaż raz dajcie mi zwyciężyć, dajcie mi poczuć to zwycięstwo. Tu tam. O nie! RNG poszło źle. No ty gnoju! On to naprawdę trzymał z drugiej strony, jak widział, że nie da się go otworzyć. I teraz ci z przodu mają szansę. Oj. O, let's go! Lekki boost. Ale co będzie wystarczający boost, nie mam pojęcia. Chyba nie. Chociaż tutaj musieliby tymi młotami do... Naprawdę? Okej. Do tej młotem, nice. Ale nie ja do tej młotem. Do góry. Tam z prawej byli przy końcu. Ale ogólnie to jest niezbalansowane w takim razie. Z prawej strony pchaliśmy w 3 osoby, z lewej trzymała jedna. W 3 osoby nie mogły przepchnąć. Jakim cudem? Ale god damn it. Ja nie wiem, jestem strasznie pechowy, jeżeli chodzi o ten level i piłki na głowie. 300 kudosów, które i tak będzie zestawane, więc nie ma co na to patrzeć. Lecimy do kolejnego turnieju, no co ja mam powiedzieć? Nie ma co czekać, kolejny turniej. Tylko teraz będzie już ten problem oczywiście, że myszka się powinna pojawić, że ta myszka już nie zniknie i będzie mi się pojawiała na ekranie. To jest coś, co musi zostać zdecydowanie naprawione przez twórców w momencie, kiedy wyjdzie full release. Bo ja wiem, że ta gierka jest stworzona też pod PS4, bo dużo osób się was pyta, czy będzie na PS4. Tak, będzie na PS4 i dużo osób na komputerze gra nawet na padzie. Jednakże to, że ludzie grają na padzie, nie powinno być od razu minusem dla ludzi, którzy grają na klawiaturze i myszce. Na przykład ja wiem, że na padzie byłbym po prostu jedną wielką pepegą, która by nie potrafiła biegać, więc no wolałbym, żeby ta myszka po prostu znikała. Na przykład nie wiem, żeby było, że ktoś przyjdzie mi to znika, coś w tym stylu. Okej, teraz szybko do lewej trzeba. Naprawdę się wróciłem już na samym początku. Nie. Utrzymujemy się. Dobrze. Wystarczy nie skakać. Jeżeli się podskoczy, wtedy traci się trakcję mniej więcej. Trakcję? Chyba to jest odpowiednie słowo w tym momencie.
Dlatego jak się spada, po prostu spada, ma się lepszą szansę na to, że się na tym wyląduje, niż jak się podskoczy. Okej, dawaj. Nie wiem, czy to za wysoki, no za wielkiej wysokości skoczyłem. Znaczy spadłem. O nie, jeszcze mi zespawnił na tej złej stronie teraz. Podskocz. Oni tam dalej czekają, zobaczcie, to są krytyki, którzy dalej tam czekają. A to już będzie tak do końca przechylone. Dobra, może teraz dopiero się odchyli. Okej. Znaczy dobra, czyli krytyni to może nie byli, ale no, stracili dużo czasu, który mogliby tutaj już dawno wykorzystać. Okej. Teraz tutaj. Okej, dawaj. Tu musimy, ponieśmy to. Dobrze. Teraz tutaj wystarczy zejść. Tak, utrzymuj się tutaj na balans. Nie, no naprawdę się wywróciłem. Okej, do góry tutaj. Teraz tutaj. Teraz na żółte. Teraz na fioletowe, nice. Mam jeszcze szansę, bo tutaj dużo osób też się wywala. No nie odpadniemy w pierwszym wyścigu. Wiem, że Sisso jest strasznie ciężki, ale... Znaczy strasznie ciężki, no... Strasznie polega na... losowości od drugich przeciwników, od tego, co robią przeciwnicy. Okej, tu i teraz na tą stronę. Asgrabersy czekają tutaj na spawnie, ale... Ja ci pomacham. Cyk. No ja przed nim sobie wskoczę. Nie będę sobie łapał się za tyłki. Po prostu sobie wskoczymy na... O, gość się poddał. Gość to piadacy przemawiał. Okej, ja jednak muszę tutaj trochę... A, może się podam. A, bo jednak spróbuję? Jednak tutaj mam jeszcze szansę. Jeszcze jest 15 stotów dla mnie, to ja jeszcze jakoś to zrobię. Oj. Ale teraz te strony... Okej, jednak na niego nie się patrzmy. Bo wydaje mi się, że ten wyścig zawsze traci muzykę w momencie, kiedy się wygra. Świat się, dokładnie. Zgadzam się z Nickiem. Świat się, dokładnie. Szczególnie w tym roku jest tragedia. Miss Prissy, panienko, już nie dasz rady. Tam jest gościu Tutylosan, który jeszcze na parek zdajwował do końca, aby mieć pewność, że nikt mu tego miejsca nie zbierze. Martin, no, so hot, so sex. Okej. Widzę tam. Bardzo piękny nickname, ale czy jakiś nickname mi się tu rzuci? I am speed, no jestem prędkością oczywiście. Co to będzie wykorzystać w wyścigach, kolego, w wyścigach. Chociaż może był pierwszy. Ogólnie zasmuciło mnie coś, co zobaczyłem w tej grze. Nie oszukujmy się, gierka ma być fun to play, ma być po prostu czystą konkurencją i niby powiedzmy no ma być jakaś rywalizacja. Już wyszły cheaty do tej gierki. Już widziałem, jak ludzie mają speedhacka w tej gierce po prostu. I to mnie zasmuciło strasznie, ponieważ jakim frajerem trzeba być, aby w ogóle cheatować oczywiście, ale jakim podwójnym frajerem trzeba być, aby w tego typu gierce cheatować. Gierce z kolorowymi ludkami, którzy po prostu sobie biegają jak jakieś imbecyle, bo się bujają na boki, są ubrane w jakieś, nie wiem, frytki, puszki, gołębie, a goście tutaj cheatują. Jakim trzeba być podwójnym frajerem, żeby coś takiego zrobić po prostu? Chyba, że gość miał wtedy buga po prostu i tak szybko pędził, ale to nie wyglądało jak bug. Prawie bym biegł. Ale zobaczcie, na pierwszej pozycji jestem, pamiętajmy. Piłeczki, teraz... No, po ostatnim odcinku troszeczkę respektu od nich zdobyłem. Bo jednak... no, da się od nich dostać. Okej, tutaj... Pierwsze już miejsce nie będzie, ale mnie to nie obchodzi. Ważne jest to, że jestem w top 3. Że jestem zakwalifikowany, że drugi wyścig się powiódł. O kur... Widzieliście, jak ich popchnęło wszystkich? Nie wiem, czy to była po prostu wina perspektywy, że na przykład serwer troszeczkę inaczej odebrał to niż ja, to co widziałem, ale... To wygląda, bo ich ściaśniło. Przycisnęło do ściany i wszystkich nagle popchnęło do wygrania, więc możliwe, że można tak bugować. I guess. Może. Ale okej. Dwa lewele są zrobione i gramy w przetrzymywanie piłek. Nie wiem, czy ta gierka w ogóle była pokazana u mnie na odcinku, ponieważ wydaje mi się, że grałem nią dwa razy i dwa razy znajomymi. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, gierka polega na tym, że po prostu mamy tutaj piłki, które musimy przepchnąć na swoją część, aby mieć ich jak najwięcej. Do tej pory dość dominująco wygrywam te levele, więc mam nadzieję, że tak zostanie.
Chociaż na razie tutaj widać, że moi zawodnicy zamiast po prostu uderzać w piłkę, to próbują ją łapać, więc jest to złe. Na razie widzę, że żółtych wszyscy nienawidzą, ponieważ mają dosłownie tylko jedną piłkę, więc skoro wszyscy rzucają się na czerwonych, ponieważ mają ich najwięcej, to my się rzucimy na żółtych i zabierzemy żółtym. Co ma? Dobrze, dobry headbutt, dobry headbutt, dawaj jeszcze raz, Dawid, dobrze, dobrze. Teraz tutaj dajmy. Okej, no ja miałem tutaj dawny. Okej. Może wpadnie do nas? Dawaj mi tutaj piłkę, oddawaj ją. Okej, tutaj piękna główka. Możecie ją zostawić? Okej, dopchnąłem w złą stronę. My na razie przegrywamy. Nasza drużyna na razie przegrywa i nie potrafimy z tym nic zrobić. A co najgorsze jest, w tego typu rozgrywkach, w momencie kiedy się widzi, że jakaś drużyna przegrywa, zaczyna się ich najbardziej kopie, ponieważ wiedzą, że możemy skupić się po prostu na tej drużynie. No i wtedy oczywiście kończy się na tym, że jedna odpala, tak? Nie musimy się skupić na tej drugiej, która na przykład zwycięża. Ale tutaj ci czerwoni mają... Czemu mój mnie łapie? O, dzięki czerwoni, dzięki. Doceniamy. Teraz, żeby to ona jeszcze została tutaj. Okej? No nie wiem, no ja powinienem pójść po piłki, mi się wydaje, ponieważ te czerwone są już nie do zdobycia, moim zdaniem. Nie do żółtych! Do nas! Dobrze. Tylko naszą tracimy. Nie mamy żadnego obrońcy. Dosłownie żadnego obrońcy nie mamy i my przez to przegramy. Chyba, że... No nie da się po prostu grać z takimi ludźmi. Nie zostawiliśmy żadnego obrońcy, w sumie ja też mogłem obronić. No ale od początku straciliśmy piłki. Najlepsze to, że niebiescy, wydaje mi się, mają najlepszy start, ponieważ oni mają 3 piłki jak zawsze. Tam jest mniej więcej wszystko na środku, ale mamy 3 piłki tych koloru na początku i to przegraliśmy. Najgorsze jest to, że mówię, i ja próbowałem to zrobić, i moi zawodnicy, czyli zabieraliśmy od żółtych, którzy mieli ich najmniej, czyli musieli jakby najbardziej to bronić, natomiast od czerwonych, którzy mieli tego najwięcej. A co najgorsze, byliśmy w tej sytuacji, gdzie mówię, mieliśmy jedną piłkę, więc żółci nie chcieli nam dopuścić tego, żeby do nich dorównać, a znowu czerwoni upewniali się, żeby nam jeszcze bardziej wkopać, żeby pomóc tym, którzy są na drugim miejscu, aby oni mieli pewniejszą wygraną, bo czerwonym tak już nic nie grozi, więc po prostu chcą kogoś wyeliminować. No niestety, unlucky, dwa pierwsze wyścigi wyszły nam nawet spoko. No drugie, znaczy już tutaj trzeci wyścig nie. Znowu wracamy do CISO. Czemu mi cały czas coś podświetla na telefonie, że dostaję jakieś powiadomienia na tym, na YouTubie, łapki w górę. Łapki w górę dajcie, to może to takie powiadomienia by mnie cieszyły. Teraz spróbujmy uciec od drugiego checkpointa jak najszybciej. Czyli od pierwszego, od tego momentu, gdzie tutaj pokazuję. Chcę od niego jak najszybciej uciec. Znaczy do niego, o tu, to chcę ominąć. Bo tam potem może niefortunnie sobie cofnąć. Let's go. Wow, naprawdę ludzie potrafią skoczyć już na pierwszym skoku i spaść. That's incredible. No to sobie to uświadomiłem, ja wziąłem checkpoint z prawej strony, a mnie tepnął, jak spadłem, wziął mnie na lewą stronę, więc troszeczkę gra tutaj oszukuje. W takim razie. Okej, na żółte. Podskoczyłem i się zbiłem z ludźmi. I widzicie? Znowu wziął na tą stronę. To jest bzdura. To jest po prostu bzdura, że tak się dzieje. O nie, teraz nagle co? Z tej strony się powyższy. Naprawdę jak się stało? Przebiegłem całą mapkę tylko po to, żeby nagle się odwróciło tutaj. Nice. Oj, daj, tam musimy biec. Let's go. Musimy, przynajmniej już ten najgorszy miejsce już jest chociaż od nas zabrane. Nie wydaje mi się, że na fioletowy będzie najlepiej w grze pójść. Teraz na niebieski. Dawajcie, no. Do góry to! Okej. Fioletowe, dawaj. Go. Let's go! Okej, checkpoint kolejny. I wydaje mi się, że ten już etap jest taki najprostszy ze wszystkich, żeby przebiec. Pewnie na skrzanie, ale ze wszystkich wydaje mi się, że ten ostatni jest właśnie taki najprostszy. Chociaż tutaj może być ciężko, bo jest strasznie przechylone. Okej, to ja mogę sobie tu pobiec. Let's go! Mogę ci nawet pomagać. Chodź, pomagam ci. Dzięki panie. Spec Void. Uciekamy. Tak jest. On tam jeszcze dajwuje, on tam jeszcze próbuje powiedzmy trollować. Tutaj Momo sobie nam puścił. Oczełko, tak, dokładnie. Top left, Jokel rest.
cokolwiek to miałoby znaczyć. Szukamy sobie jakieś niki, które mogłyby cokolwiek znaczyć dla mnie, albo dla was, może ktoś, kogoś rozpoznaje, może jakiegoś znajomego, albo coś w tym. White People Sad. Zobacz, ten nickname tak bardzo pasuje do gościa, on po prostu stanął i się poddał, wyszedł właśnie z gierki, nie wiem czemu. Może go rozłączyło po prostu, no ale miał szansę na zwycięstwo. Miał szansę na zwycięstwo. Ale zobaczcie, gdzie dużo osób mi dobiegło, jest dopiero 27, a ile osób spawni, znaczy tutaj czeka i łapie sobie za tyłki. Jedna osoba z drugiej strony, tu są trzy, to jest 31 osób zakwalifikowanych na ten moment. Tam do kolejne 3 dobiegają. No to wiesz, jest, ale... O! Na to już skupiłem. Teraz muzyki nie wyłączyło w momencie, kiedy wygraliśmy. Powiedziałem to dopiero przy poprzednim show, że muzykę wyłącza, a teraz jest cisza. O! Chłop chce go wepchnąć na ten, na metę, żeby po prostu szybciej przeszedł ten level. Jest 41 osób i z prawej strony już dobiegają wszyscy, więc to już jest koniec. Nie ma już nic. Panie Olyfien, nie dałeś rady. Przykro mi. Przykro mi. Przykro mi, nie postarałeś się. No i co mam ci powiedzieć, no. Zresztą osób, dużo osób wyszło, widzę. Że oni się już poddali i powiedzieli do widzenia w tej gierce i tyle. Bo to jest pierwszy wyścig chyba, jeżeli dobrze mi się wydaje, tak? Bez 40, tak, to musi być pierwszy wyścig. Teraz będą wiatraki. Zobaczcie, teraz będą wiatraki. Nie. Znowu teamówka, w której muszę polegać na zawodnikach, to strasznie. No i oczywiście najgorsza z teamówek, bo... Powiedzmy, wszystko będzie się kończyło na tym, ile mam ogonów na koniec, a to jest naprawdę łatwo zabrać. Wait, po 5 ogonów jest? To jest może zależne od ilości osób w takim razie. Wydaje mi się, że zawsze było, że po 4 ogony na team. Chyba, koledzy, czerwoni. Ja bym tutaj się z wami poprzytuł. Ej, pomachaj mi, pomachaj mi. Co mi łapiesz? Pomachaj mi. Okej, dobra, bo tam widzę, że twój kolega z ogonem już też podbiega. Tutaj niebieski, siema. No my nie dają sobie rady, okej, tutaj pobiegnę za... No to skrzaniłem. Ej, no złapałem go, przecież on się nawet wywrócił. Halo. Ja go złapałem. No jak wezmę tak. Siema, dawno się nie widzi. Zabrali ten ogon. Okej, okay. Nasz tutaj ma ogon, więc go nie strać. Zostaw naszego. Okej, okay, czerwony panie. Okej, okay, może być żółty, no mi to tam... Oddawaj go, dzięki. Jakżeś go złapał, bo jest daleko ode mnie. I jak zwykle mój team musi przegrywać. 50 sekund jeszcze, okej, okay, dobra, też mamy szansę, 8 ogonów mają czerwoni. To tam każdy zawodnik jest z ogonem? Dawaj ten ogon. Dzięki, czerwony. Ups. No złapali mi, ponieważ mój we mnie wpadł. Okej, uciekaj stary, jak przytrzymam. Daj przegrywamy. Dawaj ten ogon. Okej, jest remisik, mniej więcej. Trzymaj się bezpieczni. Daj ten ogon. Nie! 12, przestań! Jeden ogon! Okej, na razie jest git. Zabrałem naszemu ogon, ponieważ tutaj było trzech typów, więc oni by mu zabrali, więc ja tutaj pomyślałem sobie, że jakieś zabrałem. No, ale ja bym... Dokładnie, słuchajcie, ile było osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Okej, było mniej więcej po 11-10 osób na team, więc 8 ogonów to jest praktycznie cały team w ogonach. God damn it. Jak tak można w ogóle zrobić? Jaką dominację nam pokazali czerwoni? O nie. O nie. Wiesz, z czym byłby zabawniejszy ten wyścig? Gdyby spadnięcie na boki i na tył było wiązało się z eliminacją od razu. Mówiąc to, pewnie od razu zaraz spadnę czy coś w tym stylu. Ale fajne byłoby taka właśnie eliminacja, żeby to nie było tylko po prostu dobieni, tylko że właśnie eliminuj. Let's go. Okej. Tutaj bez dive'owania, dobrze. Bez arbuza na łeb byłoby też fajnie. Czemu my przepychamy tego banana? Okej.
Te wieńko leci, więc trzeba tutaj do boku. Mówię, podobno taktyka na ten level to jest przebieganie bokiem, ale ja szczerze mówiąc, oprócz tego, że teraz przyjąłem właśnie mango na twarz, zawsze praktycznie biegnę środkiem i w większości wypadków dobiegam do końca, więc mam nadzieję, że teraz też będzie dobiegnięcie do końca. Ależ z borówką dostał, czym ja golą, cokolwiek to jest. Daj, go. Okej, mamy to. Let's go. No, w teorii, jeżeli się biegnie bokiem, tak? Jeżeli się odwrócimy, o Jezus Maria, tyłem, mamy te wszelkie blokadki, więc one może ułatwiają przejście. Bo na przykład, nie wiem, te owoce jakoś na to nie spadają przy tym stylu. I widzieliśmy na końcu, jak gości dostał chyba owocem, a potem dostał drewnem. I dwa razy nie mógł wejść na tą ostatnią prostą. Ale okej, 19 osób po trzeciej gierce zapowiada się na jeszcze jedną gierkę i potem na finał, ponieważ nie wydaje mi się, że może być finał 19-osobowy. Ogólnie wydaje mi się, jakby jedną gierkę usunęli z finału. Nie widziałem jeszcze tych kręcących się pałów. O, jeszcze jedna drużynowa. Przeskakiwanie przez kółka. Przepraszam bardzo, napiłem się i jestem teraz świnią. Zobaczymy, czy nam się to uda teraz zwyciężyć. Okej. Myszka jest strasznie niefortunnie ustawiona, ale jest w lewym górnym rogu, mi to najbardziej denerwuje. Okej, teraz tutaj sobie przeskoczę, tu sobie przeskoczę. Jestem żółtych, więc to wygrajmy. Na razie czerwoni przegrywają, więc to wykorzystajmy. Okej, tutaj niebieski skrzaniłeś. Teraz my przegrywamy, żółci. Ja to powinienem przejść na złoto. Najlepiej. No dobra, ale jeżeli ja będę czekał na złoto, a moja drużyna nic nie będzie robiła, no to też lipa. A, muszę sobie przeskoczyć, tak. Muszę jakiekolwiek punkty łapać, ponieważ moi to jakiś ofer. No żółty, przeskocz przez to! Jasna cholera. Czemu ja zawsze najgorszych graczy dostaję do drużynówek? To jest taki baby rage aktualnie ode mnie, no ale... Cyk! Teraz tutaj rozbiegnę i go biorę, cyk! I teraz tutaj biorę środek... Jeden! Nie! Wziąłem! Let's go! Myślałem, że już mi zabierze ten czerwony, ale let's go. Mogę tam doskoczyć? Aż tak daleko nie mogę. Na razie niebiescy przegrywają, więc dominujmy ich. Tak, skakuj tutaj, dobrze, wepchnąłeś mnie. To mi się podoba. Teraz tu wskoczę. Chcę wziąć to. Let's go. Teraz tutaj są dwa ringi dla mnie. Okej, ten weźmy tego, tamtego, okej. Biorę środek. Niebiescy wzięli. W sumie nie jest najgorzej, bo, tylko że wtedy robi się bardziej, tutaj robi się ciaśniej o wiele. Robi się o wiele, wiele ciaśniej. Okej, wybierzcie. Dobra, wracam. Nice. Teraz ja biorę to. Czerwoni tutaj odbijają teraz. Żółty, bierz. Podskocz, pajacu, podskocz. Jakim cudem? Ja byłem pierwszy, nawet byłem przed nim. How? Let's go! Nie możemy teraz jeszcze tego przegrać. O! Ale to było close! To było chyba 45-45-43. I przepraszam za to, że wyzywałem mój team. No ale na początku naprawdę strasznie to wyglądało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niebieski było nawet mniej. Daj radę. Teraz finał. Zgaduję, że będzie heksagon. Tylko po to, żebym schrzanił, spadł 8 pięter w dół. Wydaje mi się, że to jest jakby gierka, która teraz poszła najbardziej na finał. Ja praktycznie ją cały raz widzę. Jest albo dobiegnięcie do korony, albo heksagon. Nie widziałem... Od pierwszego odcinka nie widziałem, żeby na finale było coś innego, był po raz drugi łapanie ogona. Okej, teraz spadniemy na dół. No tak, taktyka jest ogólnie dość prosta, ponieważ właśnie spadłem sobie dwa piętra w dół. Powinienem ogólnie skakać cały czas. Powinienem skakać i jak najwolniej to wszystko zajmować, jednakże nie potrafię się zatrzymać na którymś piętrze na dłużej niż 3 sekundy. Poza tym, jeżeli na razie otworzę duże pole, no to potem będzie łatwiej, żeby ktoś spadł, tak? Cyk. Okej. Cyk. Ale skacze gościu. No tutaj zajmę sobie na razie i teraz skaczemy. Mam samych rozwalaczy pól. To jest niemożliwe do
O mój Boże! To jest już ostatni poziom, tam na dole. Wykorzystajmy to, że mamy dużo plastrów tutaj. Okej, tutaj muszę mu zająć. Teraz tutaj przeskoczmy. Okej. Teraz tu. Tam jest gościu. Zrobiłem dwa pola naraz! Złapał mi dwa pola naraz! Nie! Nie! Mnie zapało dwóch pól naraz. Mogłem od razu schodzić na lewo, odciąć go. Nie wierzę w siebie po prostu. To nie mogę być znowu pigeonem, ale nie wierzę w siebie. Mistrz drugiego miejsca, ladies and gentlemen. W każdym razie to był na to jeszcze jeden odcinek. Znowu się nie udało mi tego zrobić, ale może jeszcze spróbuję coś wcisnąć. Mam jeszcze jakieś 2,5 godziny bety, więc może jeszcze mi się uda wcisnąć jakiś tam odcinek. Kto wie. Zobaczymy, jak będzie z zapałem do tego wszystkiego. Ale na razie idę płakać w kącie, bo znowu skrzeniem coś, co można było zwyciężyć. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace. Yo! I got too much stress, yeah. No way, we better chest. Take no calls and pay no tests. I'm just tryna do my best. I be going at the next. Y'all go broke just for the flex. That's some shit I don't suggest. All that shit is meaningless.